Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Adix. Ze mną oczywiście sąsiad. Witam cię, sąsiedzie. Witam. No, w dzisiejszym odcinku lecimy do sąsiada, ale po pierwsze, idziemy, sąsiad musi się czymś pochwalić, tak, sąsiedzie? No chodź, zobacz. idziemy, bo sąsiad się strasznie chce czymś pochwalić, widzowie. No, ja też w szoku jestem. No, ale już widzicie, koguty są, to już podstawa. Bo zawsze się czepiałem, ale najważniejsze to turnie. Sąsiad, ile cię to wyszło? Gadaj tu od razu. Co? Nawet nie wiem. Musiałbym zobaczyć, ile to wszystko wyszło. A no widzisz, no ale powiem ci, że no dużo lepiej. Turbinę widzę wsadziłeś. No, wsadziłem mu turbo i wydech. No, nie dziwię się. No kurde, teraz to wygląda. Nie. Ile ma teraz? Ma 70 koni? 75? No, nie, 70 ma. No. Chyba 62 miała, teraz ma 70, bo mu turbinę dołożyłem i... Dobra. Tura założyłem, koguty i komin nowy. No. No, i no dobra, to leć po kombajn i tu za domem kosimy. Dobra. Kosimy za domem. No, fajnie sąsiad ma. Czekajcie, odpalmy, niech się rozgrzeje troszkę. No co prawda dzisiaj już jeździłem. Kosiłem u siebie. Mówię, Jezus, trzeba zacząć, to nie nagrywałem wam. Ale skosiłem, nakosiłem już 4 tony. Po co sąsiedzi na 5 czas? Nie trzeba. Żeby ranniejszy był, tak jakoś farmingowo to strasznie było. Dobra, niech ci będzie, w sumie też masz rację. No i w sumie też tak dostajemy, też ci piszcie w komentarzach, czy chcecie czas na 5, czy na 1. No bo to jest zawsze ciężka decyzja, czy rzeczywiście, czy przyspieszyć do drogi. O Boże. No jednak może lepiej. Wiem, tu ciężko ma się, ale mówię, tym kombajnikiem to przejedziesz, o. No i sąsiad ściągnął, tu raz siedzi siony. Zdjąłem, bo on tylko przeszkadzał. No. Na słomy wszystko. No tak. No. Ja nie mam czegoś takiego, że ta sieczka się tak ściąga. Sieczkarnie. Sieczkarnia zawsze tak jest, tylko się tam przestawia w tych. W tych, no. No nieważne. Ale powiem szczerze, że sąsiad zadowolony, tak mi się przynajmniej wydaje. Co sąsiad? Zadowolony ze sprzętu? Tur w końcu. No, nie w będę końcu. To ładowanie. No. Czy tylko owijarkę sobie dokupię, ale to w następnym sezonie. Spokojnie. I będę miał luks. No, skosimy tu u sąsiada. No, sąsiad dziki chyba weszły. Gdzie? Tak konkretnie. Polecam. Tutaj jest taka dziura, albo to wypaliło? Nie. Dziki. Dziki wygląda. Gdzie to masz? Tutaj, no to patrz. Zaraz tu w prawo. W lewo, znaczy się. W lewo. O tam prosto. O. Co? Nie wiem, co ci się stanęło. No chyba dziki, nie? Albo sarny. Nie, dziki weszły i ten. Zgniotły to, no. No. Ale to przejedź wszystko tam. No. No tutaj. Ale powiem ci, że kombajn to jednak, jakby kombajna nie było, to wyobrażasz sobie to. To byśmy czekali, żeby ktoś przyjechał. A nie wiem, czy ktoś w ogóle ma tu. No, na pewno ktoś tam ma kombajn, no ale wiecie. I co, dalej nic z tą miedzą nie zrobiłeś tutaj? Nie będę jej orał. Nie, bo jak nieraz się ziemniaki sadzi, czy coś takiego, to... Ale mówię o tym. O tamtą. No, to nie wiem. Mi ona nie przeszkadza, tylko ty tak narzekasz. No, przy koszeniu najgorzej jest. No wiem. A propos tej, ty nie będę na razie orał, to zostaje. A może być. Zobaczcie, co tam. No tutaj ona stroma strasznie jest, nie wiem czemu. Tak zrobili kiedyś. No niestety, trzeba sobie jakoś z tym radzić. Jak się zastanawiam, może bym wywalił to brzuskę i zaorał wszystko razem? Nie wiem, jak tam chcesz, no to jest twoje pole, nie? No tak. I też byś miał taki jeden duży kawałek. No. I tak traktujemy to jak jeden duży, nie? O. Jakby nie patrząc.
Ale no, idzie, idzie, robotka. Już możesz, no, wysypiemy się teraz. Bez problemu. Wysypać już? No, już mam połowę, a więc wysypię się teraz, prawie obiadę, jeszcze raz nie będę wiesz. No to ładnie sypię. No, no nie najgorzej. Tonę już no, mam. Lepiej niż ten owiec. No lepiej, lepiej niż mój owiec, no. U nas owiec, no tak średnio bym powiedział. No ale nic nie zrobimy, taki rok, taki rok. Ale i tak się trzeba cieszyć, bo naprawdę lepszy chyba niż tamten rok. No wiadomo, rzepak to zawsze inaczej, że wszystko jest, wiecie. No ale, no, nie jest tragicznie, nie jest tragicznie, o, tak powiem. Dobra, to ja tu zaraz się wysypię, tylko zrobię jeszcze poprzeczniak wtedy i wysypiemy się. No i co, u nas żniwa już przyczepy przygotowane, właśnie mamy nową przyczepę, bo tam zamieniłem się, no dopłaciłem, bo dopłaciłem, ale myślę, że się opłaciło. Stoi John Deere w oddali z przyczepą, tą 10-tonową, no i Ursus z przyczepą 8,5-tonową, z tego co pamiętam. Chyba ona ma 8,5, no. Taka świeża przyczepa, nie jest to to, bo ta, co jest przy John Deere, no to jest dużo starsza, ta jest jak nowa praktycznie. No i tam dopłaciłem trochę, no i kupiłem tą przyczepę. Mówię, a co, coś zmienić, a przyda się, nie. Bo tamta, no to są 4 tony, a 8 ton to jest jednak różnica, nie. Dobra, sąsiedzie. Zwyczaj, no. Słowa zleci, o. No. Ach, sąsiad bez tura to 60 się nie może przyzwyczaić. Ale lepiej się jeździ, taka krótsza jest. Wiele. Nie, no na przód. Deski, deski żeś se tam nie dał z tyłu. Będzie się wysypywać. Nie, no burta jest szczelnie zamknięte. Widzę z tyłu. No co, nieszczelnie jest. Szczelnie masz tutaj. Folię jakąś daj. Masz? Nie mam, nic nie wziąłem. Dobra, do garażu to dojadę. No. Z tą pianką uszczelniałem trochę, to może już tak nie będzie leciało. No, luz, nie będzie tragedii. Jakby to rzepak był, to tak, bo to rzepak to zrobił no, sienki jest. W tamtym roku było uszczelniane. No tak. Nie uszczelniałem. Chyba deskę nawet dawałeś, czy blachę. Nie, pianko tak uszczelniałem mocno tam. A no to możliwe, nie wiem. Nie pamiętam już. Co ty już? Aha, myślałem, że już wracasz. Nie, zjechałem dopiero na pole. No, o, teraz ci, że... dobrze. Ile masz tam? 40%. A no ile to? To jeszcze jeden taki, no i możesz podjechać tym. Drugim zestawem. Nowym nabytkiem, można powiedzieć. O, półtorej tony mam na tym rozrzutniku już. No. Jeden. Możesz podjechać nowym nabytkiem. Dobra, niedaleko mam iść. No ale wiesz, twój nowy nabytek. Coś to nie jest nowy nabytek. No jak, tur to nie nowy nabytek? No ale też turem sam nie podjadę, nie? Przyniesiesz, chłopie. Nie no, oczywiście żartujemy. Musimy się pośmiać, no bo jak to? Ale fajnie wygląda, jest od najmniejszego do największego traktora przystając przyczepami. Wszystkie zielone. Fen teraz wszystko zepsuje. Gdzie ten fen jest? A, ty poszłeś tu tam na kawę? No i cię tam zajmij, zjedz sobie obiad albo coś. Ja tu i tak jeszcze chwilę mi zajdzie, więc... Und git. Mnie to krową słomy przywiozę, bo już nie mają. O, wykorzystaj tura. No. No, i robotka idzie. No, jestem tak, teraz sąsiad tylko, co? Musi sobie tą owijarkę sprawić na następny może sezon, nie wiem, nie będę też pośpieszał, ale no po prostu mówię. Sąsiad też ma zamiary, bo też no bo chce mieć swoje, nie? No po prostu. No i tak, nie, sąsiad? Ale tam kopci, ja nie mogę.
Ale ten, coś miałem mówić o tym. O czym miałem mówić? O nowym nabytku sąsiada. Nie no, oczywiście, żartujemy, żartujemy, nie będziemy sąsiada już denerwować, bo sąsiad już się bardzo cieszy. Ja też się cieszę, że sąsiad matura. Bo to jednak, no zawsze to pewnie oznaka, że coś większego się pojawi. Co sąsiad? Nie uważasz? No myślę coś nad czymś większym. Ale to i dobra, ziemię wrzucę tą belkę tam na spokojnie. Ja sobie tu poradzę. No bo nie, bo sypać, czy będę to podjadę. Nie, tak nie podjeżdżaj, spokojnie, sąsiad. Ty se tam rób u siebie, ja ci to zrobię. Nie masz się o co martwić. Nie masz patrz, nawet tył mu nie podnosi, a 60 co podnosiło. No. Poczekaj, bro. Czy ja tu dobrze wjadę? Nie, bo to ja tu nie mam przejazdu, muszę od strony. No właśnie, nie masz przejazdu, bo się zagrywa. No już myślałem, że tu jest przy tym poidle jest przejazd, a to jest od strony podwórka. No już nie wiem, czy niepełna będzie. Zaraz sprawdzę. No jeszcze trochę. No także... No, zejdzie trochę u tego sąsiada. Nie wiem, czy nie zrobimy pauzy. Jak już będę krowa, kończył. Krowa ci stanęła w drzwiach. No, weź ją przejdzie. O Jezus Maria! Krowa na dachu, człowieku! O Boże! O nie, co się tam dzieje? Krowa na dachu. Sąsiad... Nie ma żadnej krowy. No zobaczysz sobie na odcinku. Sąsiad! Ja nie widzę żadnej krowy, ale gdzie na obłoże na dachu? Ile na traktorze? Nie, ja tu nie mam żadnej krowy. Już nie ma. Czarna była. Aha, dobra. No zobaczysz na końcu, kurna, no się zajęła trawa. Sąsiad na pieprze patykami w krowy, a krowy po traktorze. No, ja już, nie już. Mogę. O Boże. Już. No nieźle sąsiad się bawi. No kurna. Jedna przyszła, druga odeszła. No. Jedna odeszła, druga przyszła. Dobra, robimy cięcie. Widzimy się, jak już będę mniej więcej. No kończył, bo to też bez sensu tak cały czas tylko nagrywać to samo, nie? Jak już będziemy kończyć ten kawałek, to się odezwie. To po krótkiej przerwie widzimy się. Siema. No dobra. Dobra, jak widać już. No już skończyliśmy ten kawałek, jedziemy się wysypać do końca. Jedziemy na drugi, sąsiadowi przyczep nie wystarczyła, więc weźmie ode mnie. No użyczyłem, sąsiad dobry jestem. Czekaj, wysypiemy. No, no tak, żeby tutaj wysypać. Żeby go tutaj elegancko. Dobra. Jedziemy, nie? No na tam jedę. To jedziesz ty pierwszy? Jedź ty pierwszy może, bo i tak szybszy jesteś. Nie, jedź. O mało, ty szybszy jesteś. Ile tam jedziesz na godzinę? 22. No to ja będę tyle jechał. A, 60 stoi, przygotowana z przyczepą. Dobra. Dobra. Tutaj te krzaki, kurde, sąsiad. Nic tu nie jedzie przypadkiem. No tu już mamy skoszone, jak widać. Ten kawałek i jeszcze ten tam oddali kawałek. To wykosiłem, no to tak jak mówię, 4 tony nakosiliśmy. No, dużo nie mało, no tak można powiedzieć. A sąsiad tam już wyjeżdża z tym chwytakiem białym. Fajnie. Sąsiad strasznie zadowolony, widzę. Tak mu się morda cieszy. Coś czuję, że on się tak cieszy, że teraz będzie tylko czekał, żeby jeszcze traktor drugi kupić. Bo wiecie, ja trochę namawiam, bo ja taki jestem, no ale już sąsiad już ma przekianę. Spytajcie się... Żydło. Spytajcie na, się... Na ten. Czekaj. Na ziemię, na ten. Chwila. Spytajcie się sąsiada, co ja zawsze mówię. Tylko o dwóch rzeczach mówię. Sąsiad powiedz. Kupić ziemię i kupić nowy ciągnik. I jeszcze trzecia rzecz, no ale to mniej taka zwrotna dopy, że tak powiem, żebym kupił przyczepę w końcu. No.
I tyle, i cały czas codziennie co mamy jakąś nagrywamy. Wymówkę. I zawsze mam wymówkę. Tak, jakaś to jest wymówka, że a tobie jednak ten ciągnik potrzebny, ta szczepa ci potrzebna. O, musisz sobie ziemi kupić, bo słabo ci sypie, mało masz belek czy coś takiego. No, zawsze mam jakąś wymówkę, nie? No zawsze. Jest... Ja ci mówię, że ja już mam słownik zapisany. Co za każdym razem, nie? To gramy, nagrywamy, on za każdym razem to samo powtarza. Tu ci konkretnie już zaczyna sypać, już mam 10%. Ale... Już? No. Słoma gruba leży, ale no w sumie to po pszenicy, to nie ma co się dziwić. No, ci powiem, tutaj ładny ten kawałek, ładny. Bo tamten taki średni był koło domu. Tak, no, bardzo dobrze było, ale nie było to aż tak jak tu. To już jest naprawdę. Już mam 20% człowieku. No, to elegancko. Fajnie, fajnie. Tu ci ładnie sypie, ci powiem, że... Jak tak u mnie ten owiec będzie sypał, to fajnie. Gęste takie, że ja nie wiem. Ja, że no tak jak widzicie, no cały czas truję tyłek sąsiadowi, mówię, a kubrze ten traktor, musisz mnie, nie możesz być gorszy ode mnie, calutki czas tak mówię, sąsiad już się przekonuje, powoli się przekonuje. Jeszcze trochę i... Tak, na razie to jestem na przyczepę, bo widzę, tylko sąsiad, że chyba... powiem ci tak, no mógłbyś wyciąć te krzaki tutaj, bo denerwujące są. Bo ja no to brzuska może wywalę stąd. Brzuska to tam nie przeszkadza, ale te krzaki. Maty tutaj... tego lasu nie mogę ruszyć, bo to nie jest mój. Jeszcze dostanę. To nie jest mój, no co ja ci poradzę? Nie drzewa wyciąć, tylko te krzaki są. No. Ale krzaki czy gałązki? Okay. Krzaki. Nie, gałązki no też by można było, ale... A, krzaki to ci zrobią tam. Krzaków tu praktycznie nie ma, tylko dwa krzaczki stoją. Tu kombajn się mieści, to nie narzekam. Nie, tam nic nie mówię. Mieści. Ale tylko tam na tym uwrociu. Czy tak w ogóle do tego drzewa nie było gnoju dawane? Tutaj już nie było. Aha. Na to jaki mały kwadracik. Dotąd tylko było dawane jakieś drzewo. Aha. Nie, dalej nawet. Tutaj chyba już o. Tu, no. O, tu komuś rzepak, paczek ładnie przypaliło. Paczek się położył aż. Ładny rzepak, jak tak wypaliło takie łaty. A ci powiem, czyste masz to pole tutaj. Czyściutkie. Ale on, że jak czyste? No ładne i gęste i czyste, no, chwastów tak, nie tak. Ma jakoś, nie ma nic powypalane. No i nic nie pryskałem, ani żadnym roundupem, chwastoksem, no. Nic. Ja no roundupem, jakbyś prysnął, to już... Ale że nie, chodzi mi o roundupa w tamtym roku po koszeniu, żeby w ogóle wypalić wszystko i żeby już nie rosły. No bo jak, no to co to za pojęcie, jak bym zasiał zboże i ono kiełkuje, ja roundupem pryskam, to już logika, nie? No tak. No już szłapie mam prawie, no, 70%. No to sypaj na ten no, wysypię, tylko potrzebę i jadę po przyczepę. No ty już możesz jechać. Nie to wiem. Musisz na wóz sypać. Aha, żeby, no tak. No i wrócę ciągnikiem, przyjadę 60. Czekaj, poczekaj chwilę, zrobię tak, że wysypię jeszcze połowę, a ja sobie zrobię miniaturkę. Dobra. Czekaj chwila, stój jeszcze chwilę. Muszę escape'a włączyć, jak coś może być lag. O, teraz. Dobra, możesz jechać. Jeszcze się sypie. Nie, już full. No widzę. Jadę w 60. To jedź po tą 60 i przyjedź. Będziemy, myślę, że kończyć za chwilę. Nie będę do końca też, nie było, jak sąsiad przyjedzie. Się pojawi, wysypię mu. Myślę, że zdążę objechać. Będziemy kończyć. Już mamy prawie 20 minut, a więc nie ma sensu też przedłużać. Tak jak mówię, nie będę robił więcej niż te 25 minut odcinka, bo nie za bardzo się chce. Lepiej zrobić krótsze, tak jak mówię, i nie zawracać, nie przedłużać i tak samo, no nie. Bo lepiej się ogląda krótsze, a coś, żeby coś się działo, nie? A nie, że cały czas to samo. Także już na tym ogarnęliśmy to z sąsiadem. Sąsiad pojechał.
No sąsiad, no. kurde, pierwsze prasowanie, teraz słomy. No, zaraz po kombajnie będę prasował. No, już dzisiaj nawet nie jeszcze. Nie pojedziesz i... No ja pojadę do siebie, nie? Dzisiaj kosić jeszcze, może odcinek będziecie mieć z tego. No, raczej będziecie mieć. Jak u siebie będę kosił, no to prawie sąsiad będzie u siebie prasował. Więc no, ci powiem, że no naprawdę jest satysfakcjonująca ilość w zbiorniku. To już jedziesz, tak? No już jadę. Wrócę. A widzę, no. Już widzę, no. Widziałem czerwoną strzałę. To prawie dojadę do końca i będziemy kończyć. Chyba, że skończę ten cały kawałek. Dwa przejazdy. Może skończę. Trochę dłuższy będzie, no ale... Ach, ale sąsiad żnie z moją przyczepą. Zaznaczam moją przyczepą. Nie no, oczywiście nie mam nic do sąsiada, bo wiadomo, nie ma przyczepy, nie będę też mu narzucał, jak ceny nie ma na tym, to niech sobie przechowa, nie no, przecież nie będzie za marne grosze, nie po to się, żeby nic na tym nie zarobić, nie no, to też. No toż logika, no, pracy włożone. Ja mam silos, no to mam łatwiej, nie, a sąsiad nie ma niestety, jeszcze. Nie. Muszę ja coś postawić sobie, jakiegoś Michała, albo, nie wiem, Bina jakiegoś, ale aby mały, taki gdzieś w swoim stylu, jak ty tam... Jak macie coś do sprzedania, takiego małego, coś mniej więcej jak ja, no to... No, taki siloset Alex. Topiszcie, bo sąsiad by chętnie kupił. Coś mniej więcej tego typu, nie? Nie takie wielkie, a żeby... No, nawet może być pewnie mniejszy, bo sąsiadowi to tam nie zależy. Żeby był, nie? Żeby można było tam to wsadzić, to z 20 ton. No już mam 80%. Sąsiedzie, miły. Dobra. On się wspuje. O. No tak. Ale może dużo się nie wspało. Dobra, wysypiemy to, skosimy to do końca może, no raczej tak. Ile to już na przyczepie będzie? 40%? No. Ty, to nie wejdzie na tą przyczepę. Nie wejdzie? Nie wejdzie. Bo co ty raz dookoła wjechałeś, jak będzie drugie tyle, to tu z tego, a może z tego pola wejdzie, nie wiem. Ile tam masz? Ale to... Pełniutka to będzie na pewno, 45%. Nie wiem, czy wejdzie. Jak trochę zostanie, no to nie wiem. No to nie wysyp, wiem. Tuj się, wysyp troszeczkę, tam, jak zostanie 3%, tam wysyp się za ora i dobra. Nie. Wysypie ci na gospodarce, to będziesz miał dla knur. A, no w sumie tak, tam był dla knur. Zresztą jak zostanie procent, to nie jeździ, bo to się nie opłaca. Jakby tam zostało 3 albo... No i tak jadę, tak czy siak. Znaczy, no, jakby tam z 5%, to tak. Tam zawsze coś jest, nie? Ty u siebie nie masz pszenicy, żeby tam... Nie. Ten... No właśnie. Ja pszenicy nie sieję. Tam liczy, ile wyjdzie za te żniwa, to on raz zapłacę. Nie no, sąsiad będziemy później gadać. Będziemy gadać. A już miałem powiedzieć, przysia na kosach się będziemy liczyć. Już miałem powiedzieć, ale no tak se, tak myślę. A kurde, on ma prasę. Także z sąsiadem będziemy się liczyć później. Najwyżej już po żniwach, bo... No, tak jak zwykle pewnie, nie? No, to ja mogę od razu ci na konto wpłacić. Licz tam ile i... No ile, no, żeby nie za dużo ci powiedzieć. Ile tam? Ty też teraz traktor chcesz kupić, to nie chcę ci też tak... Cóż, czekaj, ileż tu jest. Ile ja zawsze byłem? 3 z hakiem, czy ile?
Czy... No ile kosiłeś? Od której zacząłeś? Od 10. Od 10. Za godzinę bierzesz? Za godzinę. No. Ile za godzinę? 150. No to tak, 11, 12, 13. 3,5 godziny. Czekaj, to ile to będzie? No, 500? 6? Nie, no to tak, to by nie było. Jak ja brałem w tamtym roku koło 3000. No, brać więcej, no. To inaczej. Dobra, to będziemy później się liczyć. Czekaj. Ile by ci tu wziąłeś? 3,5 godziny kusiłeś. No. Od 10 zacząć tak, 11, 12. Dajmy na to, ile, 13, ile będziemy liczyć farming za godzinę? Tak, no tak farmingowo, żeby nie było źle. No to jak proponujesz, żeby ci nie wiem, 2000 nie dać? Ile? Nie, no to ci bierz, ile chcesz, 1000 za godzinę? No może to jest być. Po, tak, czekaj, po farmingowemu no to, w sumie. No to czekaj, to 2600 mi daj, dobra. Bo w prawdziwym życiu to taka, nie, ale no, że no jest... wiem, no farming, no dwa i pół i wystarczy. No, no. Wiem, że chcesz kupić teraz traktor, to ci też nie będę, albo przyczepy czy coś tam, to ci nie będę nie wiadomo ile brał. Tak, żeby inno było, nie, na paliwo. Pasuje? Tak jest. Może być? Dzięki wielkie. No, to co zbiorników biorę dla siebie. Ja oczywiście żartuję. No, ale śmiałbyś się, nie? Ja bym tak wziął. Tu już jest... Masz jeszcze na flachę masz. A, dzięki, nie trzeba było. Na flachę niech je. Dzięki. No i widzicie, zarobione za żniwa. U sąsiada sąsiad ma już spokój, tylko sprasować. W sumie będzie miał koniec. No i pozwozić Belki oczywiście moim wozem. Zaznaczam, moim wodem. Nie, no się no bo wszystko ten zajęty u mnie będzie. Sąsiad nie będzie specjalnie ten, przecież ja i tak później będę woził, na pewno. No nie wiem, czy nie, no zmieści się. 1,5 tony już? To mam. A tam do końca nie, a tam, bo tam nie ma, dobra. 1,5 tony mam, niecałe. 1300. Może się zmieści, zmieści się, myślę. Bez problemu, sąsiad. 50%. Luz. Co, ja nie mogę wejść do kombajnu? Sąsiad, czemu ja wejść do kombajnu? O, dobra. O, już tu się wysypuje prawie. A nie wysypuje. Dziękuję za żniwa. Już? No. 77%. 3 no. tony. No i git. Dobra, jedziemy. Jak widzicie, nie oszukuję, mam 0%, żeby nie było. No, ja tam na filmie zobaczę. Zobacz, możesz wejść do kombajnu może jeszcze. Nie, no dobra. Może ja się zatrzymam i wejdę. Wierny jesteś. Dobra, wracamy na gospodarstwo i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Prawie 30 minut. No, spodziewałem się tego, ale i tak dobrze, że u sąsiada zrobione. Że to jest najważniejsze. A, sąsiad wyjechał 60 i ostro jedzie za mną. A, może mnie nie dogoni. Albo jednak dogoni. Nie, może nie dogoni. Albo jednak dogoni. Nie, tak, ona się rozpędzi, to... No, nie, no, dogoni w mnie. I co, będziemy... Tutaj sobie wjedziemy na gospodarstwo. Wycofamy po prostu. Bo od razu w następnym odcinku tutaj się zjem coś, wypiję. Z sąsiadem pogadam. Będziemy jechać do siebie. Dobra. Opuszczamy. I co? Piękny konsul i 60 w tle. Co, dziękuję wam za oglądanie tego wspaniałego odcinka z oczywiście wspaniałym człowiekiem, sąsiadem Dudkiem. I co, żegnam was i co, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!